Sportowe eventy w gminie Rewal zawsze mają w sobie coś wyjątkowego. Nie inaczej dzieje się w Pobierowie. Przed nami trzecia edycja stającego się już nadmorskim klasykiem biegu na 10 km. Dodatkowa grupa śmiałków zmierzy się także w konkurencji Nordic Walking na dystansie 5 km. Przed nami Pobierowo Baltic Run 2024. Niektórzy są tu po raz pierwszy, inni nie przegapili żadnej z poprzednich edycji. Łączy ich pasja do sportu i uzależnienie od endorfin. Na uczestników wydarzenia, jak zawsze, czeka wiele atrakcji i oczywiście liczna pula wartościowych nagród. Dzięki zaangażowaniu sponsorów, na twarzach zawodników z pewnością pojawi się dziś wiele uśmiechów. Trwa rozgrzewka. Za chwilę ruszą. Na twarzach pełne skupienie, koncentracja. I wystartowali. 200 zawodników opanowało nadmorskie Pobierowo. Cóż za fascynujący widok. Kolorowa fala sportowców da z siebie dziś wszystko. Biegną po wynik. Biegną dla siebie. Biegną, by pokonać słabości i zmierzyć się z samym sobą. Bez względu na rezultat panuje tu wspaniała atmosfera sportowej rywalizacji z uśmiechami, wolą walki i nieustąpliwością. Dystans daje się we znaki, coraz bliżej do upragnionego końca. Niesamowity poziom zaangażowania, sportowcy zaczynają meldować się na mecie zawodów. Co za finisze! Bez względu na osiągnięte wyniki czasowe, dziś w Pobierowie każdy jest mentalnie zwycięzcą. Przed nami ceremonia na podium oraz losowanie atrakcyjnych nagród. Oczekiwanie na dekorację umili nam występ taneczny kilku formacji Heartbeat Dance Studio. W klasyfikacji 10 km kobiet Open podium wygląda następująco. Trzecie miejsce dla Małgorzaty Krynickiej-Grzyb. Na miejscu drugim Paulina Wasielewska. Zwycięzczynią została Natalia Semenowych. Gratulacje dla pani. Trzecie miejsce w klasyfikacji mężczyzn Open zdobył Andrzej Łódz. Na drugim miejscu zameldował się Jacek Stadnik. Jako pierwszy metę biegu przekroczył Bogdan Semenowych. Wielkie brawa! W kategorii Nordic Walking Kobiet Open na trzecim miejscu Marta Tarnowska-Pelc. Miejsce drugie dla Marzeny Olejnik. Zwycięzczynią została Małgorzata Masłyk. W klasyfikacji kijkarzy mężczyzn podium wygląda następująco. Miejsce trzecie Dariusz Masłyk. Miejsce drugie Marek Dołęgowski. Zwycięzcą został Henryk Szamotulski. Wielkie brawa dla wszystkich zawodniczek i zawodników, którzy wzięli udział w wyjątkowym Pobierowo Baltic Run 2024.
Niezmiernie miło było mi poprowadzić i skomentować to piękne wydarzenie. Kolejna, czwarta edycja już za rok. Nie może Was tam zabraknąć. Tu, w Pobierowie, w gminie Rewal. Do zobaczenia! Trzecia edycja Pobierowo Baltic Run za nami. Ja z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten bieg jest organizowany i ten bieg funkcjonuje już po raz trzeci. Przede wszystkim dla wspaniałej grupy biegaczy z Pobierowo Biega, dla pana Sołtysa Pobierowa, dla Rady Sołeckiej, dla radnych, oczywiście również dla Urzędu Gminy Rewal i dla tych wszystkich służb, które zabezpieczały tą naszą biegową imprezę, a więc dla policji, dla straży gminnej, dla oczywiście niezastąpionych naszych zespołów z OSP Niechorzy, z OSP Pobierowo, dla Straży Granicznej. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj tutaj w Pobierowie tak świetnie bawili się i rekreacyjnie, i sportowo podczas tych zawodów, wywiozą wspaniałe myśli, wspaniałe wrażenia, takie, żeby w kolejnych latach wracać zawsze do Pobierowa, bo pamiętajcie, jak październik, to Pobierowo Baltic Run. Październik i Bałtyk jest pięknym miejscem na spędzenie również weekendów. Zapraszamy do pięknej gminy Rewal i oczywiście do Pobierowa, gdzie można wspaniale wypocząć i oczywiście wspaniale spędzić każdy weekend w ciągu roku. Bo gmina Rewal to nie tylko wakacje, to nie tylko sezon turystyczny, to nie tylko miesiące letnie, ale również takie miesiące jesienne, zimowe, wiosenne, gdzie zawsze coś ciekawego się dzieje. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim naszym wspaniałym sponsorom, bez których tej imprezy by nie było. Już dzisiaj wiem, że czwarta edycja tego niezwykłego wydarzenia odbędzie się 4 października 2025 roku. Tu u nas, w Pobierowie. Pobierowo Baltic Run 2025.